Okazuje się, że Marilyn Monroe miała 5 operacji plastycznych. Czyli to już były te czasy. Oczywiście zmieniono jej w ogóle kolor włosów, no nie? W ogóle nawet do tego stopnia, że nauczono ją się śmiać. Ten uśmiech, który ona robiła w ten taki specyficzny sposób, no to ją wyuczono tego. Dwa tygodnie przed koleś ją uczył, dlatego że jak się uśmiechała normalnie, szczerze, to bardzo brzydkie bruzdy były na twarzy, więc musiała podnieść do światła. Jeśli nic się tragicznego nie wydarzy, no to wszyscy będziemy kiedyś starzy, nie? Mam taką teorię, że jakby całość życia to jakby to, jakie konsumujemy i jakie przeżyjemy, jakby tak naprawdę na końcu daje nam tą jakość starości. Jacy my w ogóle jesteśmy na starość, tacy zgredziali, tacy jacyś, nie wiem, strasznie... Wydaje mi się, że trzeba tak żyć i konsumować, żeby... Znaczy, do czego zmierzam? Przepraszam, bo to może być tak... Ja zwariowałam. Zmierzam do tego, że nie ma nic piękniejszego, nie wiem, od naturalnie po prostu pięknego człowieka, który się zestarzał, nie wiem, jak, nie wiem, kobieta ma... No dobra, ale ty mówisz o starości, ja mówię o tym, że dziewczyna jest młoda, no tak, i wiesz, chce się dopasować do jakiegoś... No tak, no i teraz im bardziej będziemy się, jeżeli mamy taki wniosek, że co 5 lat się to wszystko zmienia i teraz jakby ciągle ktoś się dopasowywuje do tego, co jest aktualnie, czyli wiesz, co chwilę trzeba się zmienić, to jest taki przepiękny tekst w teatrze w Kaliszu, grałem i na końcu mówiłem, i tak chodzą ci ludzie, i wszystkie maski już do 40 się zużyły i zostaje tylko coś, co ma już stary podkład, nie? I wiesz, jakby trzeba oszczędzać swoje maski, wiesz, inwestować w nie, nie? No bo jakby tak co 5 lat, wiesz, do wielu kanonu swój... się dostosowujemy, no to... Czyli co, zostawić swój nos, bo potem się okaże po 15 latach tak jak z tymi spodniami. No ja lubię, że on teraz jest dobry. Wiesz, zmieniłeś, a tu nagle już te nosy nie, te nosy nie. No nie, tak, ja mówię, tak. Wiesz, o czym innym, o tym, że jest takie, wiesz, ciśnienie na to, że już nawet... Już nawet nie tyle o wagę, bo teraz już waga jest bardzo mocno, wiesz, okrzyczana, że nie, nie, dajmy ludziom być sobą, ale o twarz. Wiesz co, twarz, ale też, wiesz co, nawet wszystkie te ruchy, bo ja wiem takie, że... Ale to, ja uważam, że to jest jakaś strata, to poczyniło straszną dewastację na przykład, zwłaszcza u młodych ludzi, u nastolatek, że to jest nienormalne, jak, nie wiem, jak ludzie mają 10 lat i nie wiem, i oceniają się pod kątem otyłości i tak dalej, kiedy ich ciała nie są w ogóle jeszcze ukształtowane i nie ma jeszcze tego wystrzału hormonalnego w przypadku nastolatków, to bez sensu jest. To jest jakieś takie, no, uważam, że trzeba wykonywać wysiłki w drugą stronę, nie? Po prostu olać to, nie? Jakby jest cała masa ludzi, którzy wychowali się jakby pod kątem właśnie tych kanonów, nie? Jakby to nie przejdzie, to przejdzie, nie? Nie wiem, z jednej strony jest tak, że waga nie, a z drugiej strony, nie wiem, są różne programy modelkowe, które mówią a nie, ty. Wiesz, jakby to wszystko powoduje ten rodzaj, nie wiem, jest jakiś blik taki, wiesz, ludzie są w jakimś potrzasku, bo niby z jednej strony, to jest tak trochę jak na przykład słuchasz przepięknej audycji, gdzie same przepiękne, nie wiem, mądre, dzielne kobiety mówią o sytuacji kobiet, nie wiem, o swoich prawach i całość audycji jest na przykład przecięta reklamami, gdzie wiadomo, że cała ta reklama jest skierowana do kobiet i nagle okazuje się, że ciociu śmierdzi ci z buzi, a w ogóle to co trzecia kobieta nie trzyma moczu, a w ogóle jest jakieś, wiesz, rozwijają się paznokcie, wszystko jest takie, i tak wiesz, mówię o czymś takim, żeby wyjąć się z tego worka i tak spojrzeć na to trochę z góry, z lotu ptaka, nie? Z jednej strony słuchasz treści pod tytułem, wiesz, tak, my walczymy, idziemy i tak dalej, po czym masz przez 3 minuty jakieś takie bombardowanie informacjami, że tutaj coś nie gra, tutaj coś nie gra, tutaj coś nie gra, kup tabletkę, będzie lepiej, wiesz, po czym wracamy do merytorycznej dyskusji, nie? Co myślę, kurde, jest jakiś straszny chaos, gdzie jest to jakiś rodzaj nowej postawy, wiesz, to znaczy jest tak, że radykalnie pieprzę to, że muszę być piękna dla ciebie. While tearing off